Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. A dzisiaj, jak najlepsi piłkarze przeszli reprezentacji Polski obok nosa. Neymar i jego ogromna pensja w Paris Saint-Germain dostaje premię za kontakt z kibicami. Nietypowe opinie na temat występu Roberta Lewandowskiego San Marino oraz Cristiano Ronaldo, który pobił kolejny rekord pokonując Leo Messiego. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, tak abyście nie przegapili kolejnych materiałów, które będę tutaj publikował. Zbliżamy się wielkimi krokami do progu 250 tysięcy subskrypcji, więc jeżeli chcecie mi pomóc, to koniecznie subskrybujcie, a ja od siebie mogę obiecać, że będę dla Was przygotowywał jak najlepsze treści związane z piłką nożną. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę, bo to także jest bardzo ważne. Jeszcze we wstępie mam dla Was naprawdę dobrą informację. Wracamy z konkursami. Tym razem na taką oto koszulkę. Co zrobić, aby ją wygrać? Musicie zasubskrybować mój kanał oraz kanał Superbet, zaobserwować Superbet na Instagramie, zostawić kciuka w górę pod dzisiejszym materiałem oraz napisać ciekawy komentarz z hashtagiem konkurs. Wyniki pojawią się za kilka najbliższych odcinków. Od siebie zostało mi życzyć tylko Wam powodzenia. Ja już nie przedłużam i zapraszam Was na dzisiejsze newsy. U naszego partnera konkurs na mecz Polski z Anglią. Do wygrania piłka i koszulka ze zdjęć. Wskakujcie do niego na Instagrama i bierzcie udział. Czas do środy do 20:45. Bezpośredni link do konkursu macie w opisie pod filmem i przypiętym komentarzu. Dzisiejszy materiał zaczniemy bardziej od ciekawostki aniżeli newsa. Przez te wszystkie lata gry reprezentacji Polski mogliśmy oglądać przeróżnych piłkarzy. Często w naszej kadrze grywali zawodnicy spoza granic naszego kraju. Tacy jak na przykład Ludowik Obraniak czy też Damian Perkis, którzy byli francuskiego pochodzenia. O naszą reprezentację otarli się również tacy piłkarze jak Mirosław Kloze, Tomasz Radziński, Laurent Kościelny czy też Paulo Dybala, który ma polskie korzenie i szkoda, że umknął PZPN. Co ciekawe, Argentyńczyk powiedział kilka słów na temat Polski. Posłuchajcie. Czuję się bardziej Polakiem niż Włochem. Pod względem charakteru mój tata był bardziej Polakiem. Podobnie jak mój brat. Wszyscy trochę jesteśmy Polakami. Może mamy nieco chłodniejszą polską krew. Włosi wydają się być bardziej emocjonalni. Starałem się o polski paszport, ale nie mogliśmy znaleźć jakichś dokumentów dziadka. Włoski paszport otrzymałem dzięki pochodzeniu mamy. Pewnego dnia zdobędę polski paszport. Czy Polski Związek Piłki Nożnej coś zrobił, aby wprowadzić Dybalę do naszej kadry? Niby tak, ale takie zachowanie daje wiele do myślenia. Maciej Chorążyk, były koordynator scoutingu w PZPN, próbował namówić Argentyńczyka do gry w naszej reprezentacji poprzez wiadomość na, uwaga, Facebooku. Paulo odpisał wówczas, że wybiera Argentynę. Kto wie, czy gdyby nie większy wysiłek ówczesnych skautów, Dybala nie grałby teraz na narodowym. Najbliżej naszych barw był jednak Lukas Podolski. Niemiec zdecydował się nawet na grę dla Polski, ale został oddalony przez PZPN oraz nie dostał polskiego paszportu. Cieszy fakt, że aktualnie wygląda to zupełnie inaczej, a dobrym tego przykładem jest Nikola Zalewski. Piłkarz AS Romy w końcu zadebiutował w barwach narodowych i widać, że ma to coś, czego brakuje naszym piłkarzom. Mowa m.in. o dryblingu. Polscy zawodnicy boją się wchodzić w rywalizację 1-1 i częściej wolą podać do kolegi, czy po prostu obiec rywala, aniżeli się z nim kiwać. A według Was, który z piłkarzy, który ostatecznie nie zagrał dla naszej kadry, byłby najbardziej przydatny? Napiszcie w komentarzach. Dziennik El Mundo ujawnił zaskakującą klauzulę z kontraktu Neymara. Brazylijczyk może zapracować na swoją premię dzięki byciu miłym dla kibiców. Hiszpańska gazeta w ostatnich dniach prześwietliła wydatki PSG na Neymara. Według niej koszty wykupienia go z Barcelony i pensji do połowy 2023 roku to dokładnie 489 milionów euro. Przez pierwsze 5 sezonów roczne wynagrodzenie Neymara wynosiło 43 miliony euro. Piłkarz oprócz stałej pensji zagwarantował sobie też premie, które mogą powiększyć jego dochód po spełnieniu określonych warunków. Gazeta El Mundo dotarła do jednego z takich zapisów. Zgodnie z nim piłkarz co miesiąc otrzymuje ponad 500 tysięcy euro za bycie uprzejmym, punktualnym, przyjaznym i dostępnym dla kibiców. Bogactwo część główna, skurwysyny! Umowa precyzuje, że Neymar ma uprzejmie witać kibiców przed meczami i żegnać się po nich. Klub w pewien sposób ograniczył też wolność wypowiedzi swojego piłkarza. Jeśli ten chce dodatkowo zarobić, musi unikać negatywnych wypowiedzi na temat PSG, jego kibiców czy wyborów taktycznych trenera. No cóż, mimo iż PSG to topowy klub na arenie międzynarodowej, to jednak oferując tak ogromne garze piłkarzom niszczą futbol. Są jednak wyjątki, jak na przykład Kylian Mbappé, któremu PSG oferowało już dosłownie każde pieniądze, a ten mimo wszystko odrzucał oferty, bo w przyszłości chce zagrać w Realu Madryt i spełnić swoje marzenie z dzieciństwa.
Mimo iż od meczu Polski z San Marino minęły już 2 dni, to chciałbym do niego wrócić w tym odcinku. W internecie krąży bardzo popularna opinia, że Robert Lewandowski nie powinien grać w tego typu meczach, aby nie namawiać się kontuzji, jak niegdyś w starciu z Andorą. Zwolennikiem tego myślenia jest m.in. Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski. Posłuchajcie. Mam tylko kilka uwag. Pierwsze, do Roberta. Ja dziwię się, że Sousa nie zwrócił mu uwagi. Robert grał nierozsądnie. Dlaczego? Dlatego, że ośmieszył ich przy tych dwóch bramkach, ośmieszał ich tam na 16, ale na 16 oni w niego nie wejdą, bo będzie rzut karny. Natomiast Robert, kiedy zaczął się cofać, to ja cały czas drżałem, że któryś z tych z drużyny San Marino po prostu w złości wejdzie w Roberta. To nawet był taki jeden faul, aż się przestraszyłem. Nie, tutaj Robert zagrał moim zdaniem nierozsądnie, tak jak w meczu z Andorą i był narażony na kontuzję. Całe szczęście, że tego nie było. Czy Lewandowski rzeczywiście powinien nie grać? W mojej opinii nie. Takie spotkania są ważne, mimo iż gra się ze słabszymi reprezentacjami z uwagi na bilans bramkowy. Czyli im więcej goli uda nam się strzelić, tym lepiej w kontekście potencjalnego awansu. Dobrze wiemy, co działo się w drugiej połowie bez Lewandowskiego w naszej kadrze. Dopiero w doliczonym czasie gry zdołaliśmy strzelić 2 bramki. Co ciekawe, pan Tomaszewski wypowiedział się również na temat pomysłu grą 2 napastników. Proszę mi pokazać jedną drużynę, która gra 2 dziewiątkami na świecie. Szanującą się drużynę. Nie ma takiej. Jeszcze raz podkreślam. Francja miała 2. Giroud, mistrza świata, i Benzemę z Realu Madryt. I na mistrzostwach Europy wszędzie gra tylko jeden. I może być zmiana 1 za 1. Oczywiście jeśli buksa, to nie może grać Robert Lewandowski, no bo Robert wtedy będzie musiał grać pomocą. On sobie da radę. Nie można. My musimy grać systemem albo jak Sousa chce 3-6-1, albo 4-5-1, czyli ten piąty pomocnik, najlepiej jakby był Zieliński, to wtedy ten. Natomiast Buksa nie może wyjść na Anglików razem z Lewandowskim. To już, bo to co mówiłem z Albanią, nie cofał się i rozklepali nas Albańczycy. Anglicy zrobią to samo. Musimy, mając najlepszego piłkarza świata, nie napastnika, dajmy mu tam pograć tak, jak on gra w Monachium, tak jak... Dlaczego ten druga dziewiątka w Monachium nigdy nie wychodzi z Lewandowskim w pierwszym składzie? No bo druga linia. Pokaż mi drugą linię, a ja ci powiem, jaki ma zespół. I rozklepali nas Albańczycy właśnie między innymi przez to, że Buksa nie wracał, a Anglicy zrobią to jeszcze gorzej. No trzeba przyznać, że opinia ta jest bardzo nietypowa i niespotykana, bo tak naprawdę od dobrych kilku lat gramy 2 w ataku. I to właśnie takie zestawienie między innymi przyniosło nam sukces na Euro 2016. A według Was zdołamy zdobyć jakieś punkty w starciu z Anglią? Napiszcie w komentarzach. Nie wszyscy z Was wiedzą, że Robert Lewandowski jeździ Maserati Gran Turismo. Takie auto kosztuje od 600 do 800 tysięcy złotych. Policzę, ile lewy może płacić za ubezpieczenie tego auta. Obliczenia dokonam na porównywarce, która znajduje oferty taniej do 70% i za zakup dowolnej, nawet najtańszej polisy przelewa Wam na konto 150 zł. Link do porównywarki w opisie. Tymczasem w kilka chwil obliczyłem na Mubi, że polisa za auto Lewandowskiego kosztuje zaledwie 783 zł. W dodatku, gdyby skorzystał ze zwrotu w wysokości 150 zł, który oferuje Mubi, zapłaciłby tylko 633 zł. Trzeba przyznać, że to jest naprawdę mały koszt. Po przekazaniu w czwartek oficjalnego komunikatu o przyznaniu numeru 7 Cristiano Ronaldo, sklep z gadżetami dla kibiców United przeżył oblężenie. Fani zespołu z Old Trafford rzucili się na nowy towar, chcąc mieć dla siebie nowy trykot Manchesteru United z nazwiskiem jednego z najwybitniejszych zawodników w historii. Pobicie rekordu dziennej sprzedaży tego typu odzieży sportowej zajęło, uwaga, tylko 4 godziny. Z kolei według danych Love the Sale, po 12 godzinach fani wydali 32,5 miliona funtów na repliki koszulki meczowej 5-krotnego zwycięzcy Złotej Piłki, co jako kwota zebrana ogółem jest rekordem w historii Ligi Angielskiej. Ronaldo zdystansował dotychczasowe wyniki sprzedaży koszulek innych zawodników, m.in. Leo Messiego czy LeBrona Jamesa. Warto dodać, że kibice nabywali koszulki nie tylko w sieci, ale też w stacjonarnych sklepach, przed którymi ustawiały się gigantyczne kolejki. Kiedy zadebiutuje Cristiano Ronaldo? Zapewne w sobotę w pojedynku Manchesteru United z Newcastle United. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych materiałach. Cześć!